Jarosław przybył, All Your Bank jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Jarosławie. Dzień dobry. Od razu przejdźmy do tematu, bo we wcześniejszych wywiadach mówiliśmy o tym, czym jest inwestowanie pasywne, na czym ono polega. Tu już przejdziemy o krok dalej i porozmawiamy trochę o preferencjach inwestorów indywidualnych. Czy inwestorzy powinni zmieniać swoje inwestycyjne upodobania w związku z tym, jak działają banki centralne? Mowa oczywiście o tych zmianach, które następują dosyć dynamicznie od ubiegłego roku. Naturalnie. Oczywiście, że będą nawet musieli zmieniać swoje preferencje, bo banki centralne w pewien sposób wymuszają te zmiany. Przede wszystkim mam tutaj na myśli poziomy rentowności. No to faktycznie przez ostatni rok banki centralne były wyjątkowo aktywne, ale one aktywne są już od dłuższego czasu, prawda? Tak naprawdę od 2008-2009 roku. I te rentowności, jeżeli chodzi o bezpieczne aktywa, przede wszystkim obligacje skarbowe, no one bardzo sukcesywnie spadały. Na początku to się gdzieś tam ogniskowało w krajach rozwiniętych, ale to również miało przeniesienie na rynki emerging markets, bo jeżeli tam rentowności spadały, to inwestorzy naturalnie szukali rentowności, no gdzie te rentowności były, na rynkach wschodzących, takich jak Polska, i ten popyt na te obligacje był, co zbijało te rentowności, a do tego jeszcze ta aktywność banków centralnych na przestrzeni ostatniego roku spowodowała, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o te bezpieczne aktywa, z punktu widzenia takiego inwestora polskiego, no nie ma zbyt wielu alternatyw. No rentowności są bardzo nisko, nawet po delikatnych wzrostach tych rentowności w ostatnim okresie, no 10-letnia obligacja polska skarbowa płaci 1,6%. Trochę więcej płacą te tak zwane obligacje covidowe, 2%, ale to też są dosyć długie obligacje, 8-9-letnie. A jeżeli chodzi o 5-letnią obligację skarbową, to tam rentowność jest w okolicach 0,8-0,9%. No i teraz no to jest pytanie, czy inwestorzy faktycznie chcą mieć tego typu papiery w portfelach, jeżeli mają, załóżmy, horyzont, nie wiem, 5-10-15-letni i chcą faktycznie chronić swój majątek, no załóżmy, przed inflacją. Czy chcą w sposób realny pomnażać swój majątek, a czasami jeżeli chodzi o takie, nie wiem, już depozyty na przykład, czy bony skarbowe, nawet nominalnie zaczyna być problem, żeby te środki można było pomnażać. I to wymusza na inwestorach, czy to są tak naprawdę indywidualni, czy to są inwestorzy instytucjonalni, przesuwanie się w stronę aktywów bardziej ryzykownych. Najpierw to były obligacje korporacyjne, kiedy rentowności obligacji korporacyjnych, o ratingu inwestycyjnym, kiedy też bardzo mocno pospadały, no to potem obligacje korporacyjne o ratingu spekulacyjnym. Tam rentowności też już są niskie. Jeżeli chodzi o rentowności, no to chyba, o ile się orientuję, są na historycznych minimach. Również ta subklasa aktywów rynku obligacyjnego. Są jeszcze rynki emerging markets. Tam też te rentowności nie są teraz jakieś bardzo, bardzo wygórowane, ale tam jeszcze nie ma jakiejś, powiedzmy, tragedii. No i zostaje rynek akcyjny, więc ci inwestorzy siłą rzeczy muszą się przesuwać po tym łańcuszku ryzyka coraz wyżej, żeby szukać rentowności, żeby szukać tych pozytywnych stóp zwrotu. Czy zatem ten taki przysłowiowy Kowalski, obserwując tę zmianę preferencji, przechodzenie trochę do tych bardziej agresywnych aktywów, on też powinien się tam przenosić? Ubiegły rok to w zasadzie rekordowy napływ nowych rachunków maklerskich. Rekordowych oczywiście od 20 lat, bo wiadomo, że tempo w latach 90. chyba będzie nigdy niedoścignione, jeżeli chodzi o zakładanie rachunków maklerskich przez Polaków. Czy to jest właśnie ta odpowiedź na to przenoszenie tego ryzyka coraz dalej? Co będzie po akcjach? Kryptowaluty? Być może dla stosunkowo niedużej części inwestorów faktycznie to jest jakieś rozwiązanie. Oni szukają tego ryzyka, no widzą, że w sposób taki bezpieczny nie da się tych środków pomnażać, no to szukają na przykład, nie wiem, próbują handlować na giełdzie. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo ograniczona tak naprawdę grupa osób. Tak patrząc szerzej z punktu widzenia społeczeństwa, no to jednak to wyjście w ryzyko, ono sprowadza się do tego, że klienci wcześniej mieli depozyty, a teraz zaczynają eksperymentować z funduszami pieniężnymi, z jakimiś produktami strukturyzowanymi, z ochroną kapitału, więc to tak na płaszczyźnie jakby całego społeczeństwa. A jest taka grupa, wydaje mi się, że to tak, może częściowo przez te niskie rentowności, ale też bardzo duża zmienność. Mieliśmy w ostatnim roku, dwóch, WIG znajdował się bardzo, bardzo nisko, wyprzedaż była bardzo dynamiczna w związku z COVID-em i część inwestorów uznała to jako pewnie dobry moment na wejście w rynek.
Wiadomo, że jak jest zmienność, jest dużo okazji inwestycyjnych, część inwestorów takich bardziej spekulacyjnych to przyciąga. Ale to na pewno nie jest obraz całego polskiego społeczeństwa. A gdyby pan miał teraz od zera stworzyć swój portfel, bo wiadomo, że fajnie się mówi, jeżeli ktoś na rynku akcyjnym jest od marca, kwietnia i bezpiecznie powiedzieć, że teraz jest dobry czas na inwestowanie w akcje, to szukałby pan tego bezpieczeństwa, czy lepiej na przykład ten rok, dwa lata przeczekać, nie robiąc nic, a nuż ten scenariusz rynkowy, ten taki negatywny związany z, nie wiem, potencjalnym ryzykiem giełdowego krachu, bo przecież tyle mówi się o tym, że giełdy oderwały się od gospodarek i jak to możliwe, że mamy tego typu wzrosty. O jakie aktywa, jakich aktywów chciałby mieć pan w portfelu najwięcej? Ja mam aktywa. I cały czas gdzieś tam regularnie od czasu do czasu coś inwestuję. Głównie tak naprawdę przez IKX-e, które szczególnie jak to sumujemy na poziomie rodziny, bo to tego jest dużo, tak naprawdę ciężko wykorzystać te limity. I ja od dłuższego czasu ja nie zmieniam swojej strategii. No, przede wszystkim chodzi o to, żeby mieć jakąś pewną strategię. Wydaje mi się, że takie czekanie jakby na okazję, to brzmi dobrze w teorii, prawda? Że faktycznie jak będzie korekta, to my wyjdziemy i tą pozycję zajmiemy. Mamy też takich klientów, którzy czekają i czasami potrafią czekać długo, żeby na tej korekcie wejść, a wtedy, kiedy ta korekta następuje, no to przypomnijmy sobie, jakie były nagłówki prasowe w marcu czy w lutym, kiedy ten COVID uderzył. Są bardzo negatywne i wtedy włącza się taka tendencja do tego, żeby czekać. No dobra, faktycznie teraz spadło, może to jest okazja, ale może jeszcze spadnie kolejne 10-20%. I się okazuje, że tacy inwestorzy, którzy często czekają na taką okazję, to ta okazja w końcu przychodzi, ale oni czekają albo na potwierdzenie tego, że się poprawia, a z reguły, jeżeli czekamy na dane makro, to te dane makro się poprawiają 6 miesięcy po tym, jak już giełdy odbiją. Giełda jednak dyskontuje przyszłość, gdzieś średnio mniej więcej tak 6-miesięczna przyszłość, więc to już jest trochę musztarda po obiedzie. A niektórzy po prostu czekają tak długo, że faktycznie jakby wcześniej sobie kupili te 3 lata wcześniej i po prostu trzymali te inwestycje, to i tak by wyszli pewnie trochę lepiej niż próbując ten rynek gdzieś tam wyczuć. Zresztą timing rynkowy no średnio się, a szczególnie w przypadku takich inwestorów, którzy nie są jakimiś pasjonatami inwestowania, którzy nie śledzą codziennie tych rynków giełdowych, no to dla nich on się kończy z reguły słabo. Więc tak wracając jakby do strategii, no. Przede wszystkim tą strategię trzeba mieć i kiedy się buduje taki portfel inwestycyjny, to trzeba wiedzieć, co się będzie robiło zarówno wtedy, kiedy będzie dobrze i co się będzie robiło wtedy, jak będzie źle. A że będzie źle, to możemy z góry założyć. Nawet co roku, jeżeli sobie nawet globalny portfel zbudujemy, który ma zdecydowanie mniejszą zmienność, taka jakaś niby lokalna ekspozycja, nie wiem, na samą Polskę, czy na jakieś poszczególne kraje, już nie mówiąc o poszczególnych spółkach, bo to jeszcze wyższy poziom zmienności i wahań, to globalnie taki portfel akcji przeznaczy 14%. Więc co roku średnio będziemy doznawali przynajmniej takiej zmienności, a jak będziemy mieli COVID, to na poziomie globalnego nawet indeksu było minus 30. A jak będziemy mieli Lehman Brothers, to będzie minus 50 na poziomie globalnego indeksu. I teraz no właśnie, no co będziemy robić? I to jest właśnie to pytanie o tą bezpieczną część portfela. No bo tak, jeżeli ktoś się wyeksponuje bardzo mocno w stronę akcji, no bo rentowności są nisko i tak dalej, a nie weźmie pod uwagę tego, że no, musi sobie zrobić jakby taką tabeleczkę z poziomami spadku, do jakiego poziomu spadku jestem w stanie to wytrzymać. I to się też tak łatwo na papierze czasami patrzy. Minus 20, 30, no pewnie, że to wytrzymam, ale to pewnie też pan wie z doświadczenia, że kiedy taka sytuacja następuje z minus 20, minus 30 na portfelu, to jest jednak co innego niż jak się, nie wiem, robiło taką symulację na papierze albo na symulatorze gdzieś tam się kiedyś tego doświadczyło. To są dwie różne rzeczy. I teraz, jeżeli nie będziemy mieli tej bezpiecznej, powiedzmy, części albo nie będziemy mieli jakiejś strategii, to my polegniemy. Pewnie zamkniemy tą pozycję, pewnie się zrazimy do inwestycji albo wrócimy, jak już rynek mocno odbije i w sumie będziemy mieli dosyć dużą stratę na tym portfelu, tak czy owak. Więc ta część bezpieczna faktycznie trudno jest teraz budować, no ale są ciągle, nie wiem, na przykład te obligacje detaliczne dla klientów, właśnie takich indywidualnych, które mają trochę lepsze warunki niż te obligacje skarbowe, o których ja mówiłem. Więc mogą klienci w tę stronę gdzieś tam spoglądać. Mogą spoglądać częściowo, jeśli chodzi o tą bezpieczną część, w stronę obligacji korporacyjnych, tych dużych
dużych polskich przedsiębiorstw, głównie z branży finansowej, no, te takie powiedzmy blue chipów, stabilne, ale tam też jakiegoś super szału nie ma, ale nie wygląda to jeszcze tragicznie. A tą bezpieczną część trzeba mieć dlatego, że właśnie kiedy przyjdzie taki COVID, to trzeba zrobić. No ja to jakby stosuję u siebie, tylko w trochę inny sposób, zaraz to powiem, jak to robię. Trzeba zrobić tak zwany rebalancing. Jeżeli mamy portfel, sobie ustaliliśmy, że mamy, nie wiem, załóżmy 60% akcji, 40% obligacji albo jakichś innych bezpiecznych aktywów i przychodzi ten COVID, to ta część akcyjna nam się siłą rzeczy kurczy w portfelu, bo rynki akcyjne bardzo mocno spadają. Rynki obligacyjne spadają mniej albo nawet rosną. One się zachowują mocno, często działają antycyklicznie, ale w przyszłości bardzo możliwe, że nie będą tak działały. No to wynika z tych rentowności poziomu, gdzie po prostu teraz jesteśmy. I ostatnio nawet to trochę widać, że się wyprzedają i obligacje, i rynki akcji. Ale właśnie w takich warunkach, no wtedy można sprzedać tą część, która się zachowała dobrze i przywrócić te oryginalne proporcje portfela. I to jest jedna ze strategii, jaką powinniśmy mieć na taką ewentualność jakiegoś krachu, jakiejś negatywnej sytuacji na rynku. Z kolei, kiedy rynki akcyjne są mocne, to wtedy musimy ścinać tą część akcyjną, bo nam się rozrasta. To już nie jest 60, to jest może 63, może 64% portfela. I wtedy trzeba to ściąć i dokupić tych bezpieczniejszych aktywów. Więc to jest trochę zautomatyzowanie tej zasady, o której się dużo mówi, rzadko stosuje w praktyce, kupuj tanio, sprzedawaj drogo. Jakaś klasa aktywów jest po prostu mocna, to ją sprzedajemy, a jak jest słaba, to ją wtedy kupujemy. Ja to robię trochę inaczej, ponieważ jak powiedziałem, inwestuję głównie przez IKX-e, a tam się inwestuje w takimi jakby transzami, prawda? No bo są pewne limity, więc ja sobie przywracam te oryginalne proporcje portfela mojego, chociaż ja akurat tego nie robię w przypadku IKX-e na poziomie akcji obligacje, bo ja tam mam same akcje akurat w IKX-e, ale przywracam sobie balans na poziomie regionów. Ja mam taką strategię, 70% rynki rozwinięte, 30% rynki emerging markets i kiedy mi się to rozjeżdża, no to wtedy sobie jakby przywracam te oryginalne proporcje portfela, a część swoich środków, i to jest bardzo dobra zasada wealth managementowa, to powinien każdy stosować w życiu, czy to inwestuje, czy nie inwestuje, no staram się odkładać środki, tak powiedzmy, do między 6 a 12 miesięcy bieżących wydatków, bardzo bezpieczne aktywa. No depozyty, teraz obecnie to obligacje inflacyjne głównie, bo Skarbu Państwa tam co prawda trzeba zapłacić pewną karę, jak się wychodzi z nich wcześniej, gdyby się wychodziło, no ale nigdy nie można dostać mniej niż się wpłaciło. A że teraz na depozytach w sumie zero, no to tam dużego kosztu w sumie tutaj nie ma. Więc jakby ten rebalancing, uśrednianie to są bardzo dobre rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie takie zarządzanie portfelem, generalnie rzecz biorąc, ale szczególnie w tych warunkach stresu, bo to też, kiedy są te warunki stresu, kiedy są te duże spadki, to takie uśrednienie, dokupienie no sprawia, że czujemy, że coś robimy. No my lubimy mieć kontrolę nad naszymi inwestycjami, a nie mamy kontroli nad rynkami. Niektórym się może wydawać, że wiedzą, co zrobi rynek za 5 miesięcy, 6, nie wie. Nikt tego nie wie do końca. Ale to, co jakby wiemy i to, co jest w naszej kontroli, to właśnie ustawienie sobie odpowiednich proporcji ryzyka, zrobienie rebalansingu. Możemy sobie uśrednić. I wtedy my czujemy, że coś robimy, czujemy się trochę lepiej. Ja sobie trochę uśredniłem na COVID-zie, czułem się delikatnie lepiej, że coś robię, a czułem się bardzo źle w związku z tymi spadkami, więc to nie było tak, że siedzę z założonymi rękoma i nic nie robię, tylko jednak coś zrobiłem i się czułem odrobinę lepiej. Wynik pewnie, wpływ na moje inwestycje to nie będzie miało jakiegoś dużego, ale przynajmniej psychicznie się czułem lepiej, że faktycznie coś robiłem, a nie siedziałem z założonymi rękoma taki zupełnie pasywnie. Porozmawiajmy o tych pasywnych instrumentach finansowych. Czy one stanowią taką dobrą alternatywę dla rynku akcji? Bo w końcu to jednak jest w przypadku tych pasywnych instrumentów taki próba, czy nawet dosyć skuteczna próba odtworzenia tego, jak rynek akcyjny się porusza. Czy ta polska świadomość tych instrumentów się zwiększa i możemy liczyć tutaj na taki mały rynkowy boom, jeżeli chodzi o klientów detalicznych? Wydaje mi się, że się zwiększa. Ja to widzę między innymi poprzez moją działalność w stowarzyszeniu, gdzie no, staram się promować taką wiedzę na temat inwestycji, na temat właśnie zarządzania majątkiem. I czasami prowadzimy różnego rodzaju wykłady, prezentacje i między innymi robimy to dla portali czy dla takich powiedzmy internetowych blogerów, którzy są bardzo skupieni na tym, żeby te pasywne inwestycje promować. I audiencja tych prezentacji jest naprawdę duża. Dużo osób się tym interesuje, dużo osób to sprawdza. Czasami to są bardzo niszowe tematy,
a potrafią mieć kilka tysięcy odsłon. Więc ja widzę po aktywności na różnego rodzaju forach, że ta świadomość się zwiększa. Też widać w przypadku aktywności niektórych biur maklerskich, że te obroty ETF-ami no, stanowią coraz większą część, szczególnie mówię tutaj o tych brokerach, którzy dają dostęp do giełd zagranicznych, że te ETF-y to jest coraz większa część gdzieś tam ich biznesu. Więc widzę, że ta świadomość faktycznie rośnie. Szczególnie wydaje mi się wśród tych młodszych inwestorów. Czy to jest tak, że w zasadzie za kilka lat fundusze aktywnie zarządzane będą tylko i wyłącznie wspomnieniem? Zresztą teraz już bardzo dużo firm zajmujących się i oferujących też oczywiście dostęp do funduszy aktywnie zarządzanych mówi o atutach tych funduszy, które zarządzane są w sposób pasywny, a wręcz polegają tylko i wyłącznie na odtwarzaniu tego indeksu. Jak ta przyszłość może wyglądać w branży finansowej? No to jest bardzo, bardzo dobre i ciekawe pytanie. Faktycznie coraz większa część aktywnie zarządzających wykorzystuje te pasywne inwestycje. Jakbyśmy popatrzyli sobie na składy portfeli polskich funduszy inwestycyjnych, one coraz śmielej sięgają po ETF-y jako formę zajęcia ekspozycji na rynki zagraniczne. Coraz częściej je promują. Dosyć duże zdziwienie mnie ogarnęło, kiedy rok temu na konferencji dotyczących pasywnych inwestycji na giełdzie papierów wartościowych zobaczyłem takie tłumy i wśród tych tłumów było bardzo dużo aktywnie zarządzających. Wcześniej jednak była taka percepcja, że to jest jednak jakaś konkurencja, że to może nie one są nie do końca fajne, więc widać, że ta percepcja się zmienia również wśród aktywnie zarządzających. A co do pytania odnośnie tego, czy one zupełnie zastąpią aktywnie zarządzające fundusze. No wydaje mi się, że to raczej mało prawdopodobne, no bo jednak fundusze pasywne bazują na jednym założeniu, że rynki są efektywne. No a żeby te rynki były efektywne, no to musi być ktoś, kto sprawia, że te aktywa są faktycznie w sposób właściwy wyceniane. Więc jeżeli by nie było zupełnie aktywnie zarządzających, to pasywne inwestycje no, pewnie nie miałyby racji bytu. Prawda, są badania, które pokazują, że stosunkowo nieduża część aktywnie zarządzających wystarczy, aby te rynki były efektywne. No, mamy też dużo instytucjonalnych zarządzających, którymi są na przykład, nie wiem, endowmenty amerykańskie, tak? Potężne fundusze inwestycyjne, które między innymi zarządzają środkami funduszy uniwersytetów amerykańskich. Czy są fundusze hedgingowe duże, ale też niektórzy twierdzą, albo naukowo starają się wskazać, że też same firmy same siebie potrafią sprowadzać, jeżeli chodzi o rynki akcyjne, ale nie tylko, potrafią sprowadzać rynek do ekwilibrium w taki sposób, że jeżeli rynki są drogie, no to co oni robią? Emitują akcje. No bo mogą się tanio finansować. A jeżeli rynki są z kolei, ich akcje są tanie, to robią buybacki, czyli skupują swoje akcje z rynku, bo po prostu jest tanio. I w ten sposób gdzieś utrzymują to ekwilibrium. A z takich, powiedzmy jeszcze, perspektywy czysto pragmatycznej, no to należy zauważyć, że jednak, no, jeżeli chodzi przynajmniej o Polskę, ale nie tylko, no, aktywne zarządzanie jest niesamowicie popularne w Stanach Zjednoczonych, tak patrząc regionalnie. W Europie też, ale mniej. W Polsce jeszcze mniej. No i też patrząc na sieci dystrybucji, one jednak są skupione na dystrybucji aktywnie zarządzanych funduszy. Czyli szeroko do klientów nadal gdzieś te aktywne rozwiązania będą trafiały. Które to też nie jest tak, że one wszystkie są złe albo przegrywają, ale więc wydaje mi się, że taka totalna śmierć aktywnie zarządzanych funduszy, to chyba zbyt wcześnie byśmy to ogłosili. A czy zachodzą jakieś zmiany od strony takiego profesjonalnego zarządzania kapitałem, patrząc z perspektywy ostatnich chociażby lat? Czy tutaj też mamy jakąś nową tendencję, tak jak dla inwestora indywidualnego zaczynają pojawiać się opcje właśnie inwestowania za pomocą pasywnych funduszy, to czy podobną zmianę obserwujemy w przypadku tych osób zarządzających profesjonalnie? O Polsce już troszkę wspomnieliśmy, że coraz większa część wykorzystuje te pasywne rozwiązania. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest taki trend, który zaczął się już jakiś czas temu w związku właśnie z tymi spadającymi rentownościami. To zarządzający coraz aktywniej szukają właśnie tego ryzyka, wychodząc na przykład, nie wiem, w stronę rynków emerging markets. No bo oni mają pewne koszty, które muszą pobić. Widzą gdzieś na rentowności. W przypadku rynków obligacji odgadnięcie, ile
zarobi obligacja w horyzoncie, nie wiem, 4-5 lat, to nie jest, jak to się mówi brzydko z angielskiego, rocket science. Jak ma rentowność 1,5%, trzymamy do wygaśnięcia, to tyle zarobimy. Więc jak wiemy, że mamy rentowność na portfelu, nie wiem, rentowność obligacji 1,5, a ja mam koszty 1%, no to siłą rzeczy trzeba wychodzić w ryzyko. Więc mamy te gdzieś tam obligacje właśnie emerging markets, tego typu rzeczy. One są ok, ale kiedy przychodzą jakieś zawirowania rynkowe, no to obligacje emerging markets, te takie, nie wiem, one są z reguły denominowane w dolarze, potem zabezpieczone do złotówki, potrafi się mocno przecenić. One są mało płynne, kiedy inwestorzy próbują je wyrzucić wszyscy w tym samym czasie, bo to trochę jednak bardziej ryzykowna klasa aktywów, no tam się mogą dziać dantejskie sceny przez jakiś czas. Potem z reguły wracają dosyć szybko, ale przez chwilę może być dużo stresu i było wyraźnie widać w marcu, które fundusze w Polsce miały dużo rynków emerging markets w portfelu tych obligacyjnych, a które miały tego mało. To jest jakby to Polska. Jeżeli chodzi o globalne rzeczy, no to tak jak sobie, nie mam dokładnych danych, ale śledziłem zachowanie niektórych funduszy takich multiasetowych, globalnych, jak one się zachowały na przestrzeni ostatniego roku. To nie musi być koniecznie próbka reprezentatywna, ale było widać, że oni faktycznie się przesuwają coraz bardziej w stronę ryzyka. Tak, wychodzą właśnie z tych obligacji skarbowych, bo oni też już nie liczą na to, że te rentowności jakoś będą spadały i idą w stronę właśnie albo jakichś rynków emerging markets, bardziej ryzykownych obligacji, rynków akcyjnych, bo też za bardzo jakby nie mają tutaj wyboru. Więc z jednej strony głównie to właśnie dodawanie tego ryzyka gdzieś tam do portfela. Pewnie szerzej, jeżeli mamy takich bardziej zaawansowanych inwestorów, którzy niekoniecznie bazują na napływach klienta takiego indywidualnego, no to też ten rozwój tego rynku smart beta na ETF-ach, on też, to też jakby widać wyraźnie strategie wykorzystywane typu momentum, typu właśnie value, czyli kupowanie spółek o niskich wycenach po tam niektórych parametrach. Ten cały obszar quality, ten cały obszar smart beta się też bardzo mocno rozwinął na przestrzeni ostatnich lat. A jeszcze jedna tendencja, to było też widoczne na COVID-zie i od COVID-u aż do dzisiaj, no to bardzo duży wzrost inwestycji tych ESG, tych społecznie odpowiedzialnych. To jest bardzo duży trend ostatnich lat, wspierany bardzo mocno przez regulacje. Pytanie, bo kilkukrotnie wspomnieliśmy podczas rozmowy o emerging markets i wiem, przynajmniej po rozmowach z różnymi inwestorami, że ta klasyfikacja Polski do tego koszyka emerging markets, ona nie do końca jest oczywista, bo już były kilka lat temu mieliśmy sytuację, gdzie Polska została zaliczona do koszyka krajów rozwiniętych. Według pana oceny, my jesteśmy dalej w środku tego koszyka krajów rozwijających się? Czy to jest tak, że jesteśmy trochę pomiędzy, więc ta kolejna hossa, która przyjdzie na rynek emerging markets, nas ominie? Wydaje mi się jednak, że nadal jesteśmy traktowani jako rynek emerging markets. We flagowym indeksie MSCI Emerging Markets, no my się tam znajdujemy. Faktycznie Russell nas zreklasyfikował i włożył nas do rynków rozwiniętych. Tylko ja dokładnie nie wiem, jaki nasz jest udział w tym indeksie rynków rozwiniętych, ale zgaduję, że on jest bardzo niski. No w rynkach emerging markets my tam mamy udział poniżej 1%, a co dopiero w takim indeksie rynków rozwiniętych. Więc z naszego punktu widzenia ja nie wiem, czy nie jest lepiej zostać w tym koszyku rynków emerging markets, ale też możemy sobie spojrzeć, no dla mnie takim wyznacznikiem tego, że my jesteśmy traktowani jak rynek emerging markets, to jest kilka rzeczy. Jedna rzecz to korelacja złotówki z koszykiem walut emerging markets. Prawie że idealna. Jeżeli są wyprzedawane rynki emerging markets, ich waluty, no i złotówka też jest wyprzedawana. Chodzi to bardzo, bardzo blisko. Korelacja polskiego rynku z rynkiem emerging markets akcyjnego jest również wysoka. No to może być właśnie poprzez napływy do rynków emerging markets. No my też dostajemy tam stosunkowo może niedużo procentowo, ale wystarczająco, żeby no, stosunkowo mało płynny rynek jak Polska gdzieś tam pofnąć. Faktycznie czasami zdarzają się takie idiosynkratyczne czynniki, które powodują, że nie wiem, rynki emerging markets zachowują się dobrze, a my źle. Bo nie wiem, jakiś tam czynnik ryzyka, a było takie, było takich parę czynników ryzyka, że rynki emerging markets sobie radziły, no ale w Polsce akurat nas ominęło te wzrosty na rynkach emerging markets, bo akurat coś się w Polsce działo. Więc tego typu sytuacje też się zdarzają. I jednak patrząc też na analizy większości globalnych podmiotów, tych takich dużych graczy, no ja nie widziałem, że Polska była traktowana jako rynek rozwinięty wśród analiz. Zawsze jest jednak pokrywana analitycznie razem z innymi rynkami wschodzącymi.
Ostatnie pytanie prognostyczne. Czy jest pan zwolennikiem teorii, że ta kolejna teraz fala hossy na rynku akcyjnym przede wszystkim widoczna będzie na rynkach rozwijających się, wschodzących, emerging markets? No jest to bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się, że to nie musi być koniecznie jedyny rynek, który będzie beneficjentem kolejnego cyklu. Ostatni cykl to był wyraźnie cykl rynków rozwiniętych, głównie Stanów Zjednoczonych. Ale spójrzmy na wyceny. No, wyceny zagalopowały w Stanach Zjednoczonych, co prawda nie aż tak daleko jak podczas bańki internetowej, ale wysoko. Już tak bardzo dużo tam nie brakuje, żeby tych szczytów sięgnąć. Rynki emerging markets są wyceniane zdecydowanie bardziej pozytywnie. Więc w horyzoncie 5-10 lat no, wolałbym chyba raczej jednak rynki emerging markets. Gdybym miał stawiać, tak? Co nie zmienia faktu, że ja mam Stany Zjednoczone w portfelu i to jest duży rynek globalny i zawsze powinny stanowić część portfela. Ale gdyby, nie wiem, miał przeważać rynki emerging markets versus Stany w horyzoncie 50-letnim, raczej postawił na emergingi. One miały bardzo słaby okres. One ostatnie tam parę miesięcy miały, czy tam rok miały dobry. Ale jak spojrzymy sobie od 2009 roku, one zachowały się słabo. I gdybyśmy cofnęli się do 2008-2009 roku, no to wtedy emergingi były zwycięzcą poprzedniego cyklu. I wtedy wyceny, polski rynek, co ciekawe, był wyceniany mniej więcej tak, jak Stany Zjednoczone mniej więcej teraz. No to był odrobinę tańszy. I większość rynków emerging markets było naprawdę wysoko wyceniane. Jeżeli ktoś nie wierzy w to, że wyceny mają jakąkolwiek wartość, no to kolejne 10 lat było bardzo słabe dla rynków emerging markets, a dla Stanów Zjednoczonych było całkiem dobry. Ale też patrząc na inne rynki, Europa może też nie jest jakaś niesamowicie tania, ale też nie jest bardzo droga. Nawet rynek japoński nie wygląda jakoś szczególnie źle. Tak naprawdę to Stany tutaj trochę bardzo mocno odjechały gdzieś tam wycenowo. No i zobaczymy. Z tym, że jeżeli w Stanach, nie wiem, nastąpiłaby jakaś bardzo duża korekta, no to inne rynki naturalnie podążą w horyzoncie tej powiedzmy silnej korekty, ale już w tych horyzoncie, nie wiem, 5, 8, 10 lat, no to wtedy te stopy zwrotu no, z pewnością się dosyć mocno rozjadą. Jarosław, przybył Alior Bank, był moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również, życzę udanego dnia. Do widzenia.